Dzień dobry, kochani. Chcę podzielić się z wami swoją historią. Chcę podzielić się z wami historią, która wydarzyła się 3 lata temu. Najpierw opowiem ci, jakim byłam człowiekiem. Byłam osobą, która była bardzo religijna. Myślałam, że są pośrednicy do Boga. Myślałam, że tylko ksiądz to jest taki pośrednik, że święci, których uznaje Kościół katolicki, to łącznicy między Bogiem a człowiekiem, że Maria to też łącznik. Tak zostałam wychowana. Ulokowałam swoją wiarę właśnie w Kościele katolickim. Ulokowałam swoją wiarę w pośredników, w dobre uczynki. I tak żyłam. Dużo się modliłam, chodziłam często do kościoła, ale prawda była o mnie taka, że miałam ogromną pustkę w sercu. Pustkę, której nikt i nic nie potrafił zapełnić. Ani dobre studia, ani wyjazdy za granicę, ani dobrze płatne prace, ani jakieś relacje. Nic nie potrafiło zapełnić tej pustki. W tym wszystkim byłam bardzo tak naprawdę samotną osobą. Z zewnątrz uśmiechnięta, kontaktowa, ale wewnątrz mnie była ogromna pustka, samotność, smutek. Nie miałam pewności, dokąd pójdę po śmierci. Tak naprawdę nie wiedziałam, dokąd pójdę po śmierci. Nie miałam pewności zbawienia. Myślałam, że znam Jezusa, ponieważ chodziłam regularnie do komunii. Myślałam, że znam Jezusa, ale kiedy 3 lata temu usłyszałam pełną Ewangelię, okazało się, że z Jezusem nie mam nic wspólnego. Okazało się, że moja uczynkowość, wszystkie te dobre uczynki, wszystkie rytuały religijne, to tak naprawdę nic nie znaczą w oczach Bożych. Że to nie jest ta droga, która prowadzi realnie do Jezusa. I kiedy usłyszałam 3 lata temu, że moim jedynym ratunkiem jest Jezus Chrystus, ale nie ten zamknięty w tabernakulum, nie ten, który wiecznie wisi na krzyżu, ale prawdziwy Pan Panów i Król Królów, który realnie wstał z martwych, otworzył bramę nieba. On jest Zbawicielem świata. Jeżeli ja uwierzę w to, że On osobiście poniósł za mnie winy, moje grzechy, moje błędy, konsekwencje moich błędów, jeżeli uwierzę w to, że On realnie wstał z martwych, uczynię Go swoim Panem i Zbawicielem, będę zbawiona. Wiecie co? Dla religijnej osoby to był wielki cios. Ta prawda była dla mnie jak cios. Bo myślałam, że jestem w dobrym miejscu, że dobre uczynki i sakramenty zapewnią mi wejście do nieba. Okazało się, że prawda była inna. Zupełnie inna. Szłam prostą drogą do piekła i nie znałam Jezusa. Nie miałam pewności zbawienia. Ta prawda mnie skonfrontowała. Co teraz? Czy wybiorę Jezusa? Czy uwierzę w dzieło krzyża? Czy zostanę dalej w tym miejscu, które prowadzi mnie do piekła? I pewnego wieczoru, bez religijnych formułek, a znałam ich bardzo dużo, bez religijnych formułek, w swoim pokoju
szczerze wylałam swoje serce przed Bogiem i powiedziałam do Niego: Jezus, jeżeli Ty jesteś taki, o którym teraz słyszałam, nie religijny, nie taki, o którym mówi mi religia i Kościół, to ja chcę Cię poznać. To ja chcę Cię poznać. I krótko po tym ponownie była ogłoszona mi pełna Ewangelia. Oddałam swoje życie Jezusowi, w pełni świadoma. Duch Święty przekonał mnie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Duch Święty mnie przekonał, że moim jedynym ratunkiem jest Jezus Chrystus. Osobiście uwierzyłam w dzieło krzyża, że Jezus Chrystus 2000 lat temu poniósł należną mi karę. On spłacił mój dług, On spłacił mój list dłużny. I dzisiaj jestem człowiekiem, który ma pewność zbawienia, wie dokąd idzie, wie, że ma Ojca w niebie. Pojednałam się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Dzisiaj ta pustka, o której wam mówiłam wcześniej, została wypełniona przez Jezusa Chrystusa, przez Jego Świętego Ducha. I moje życie całkowicie się zmieniło. W dzień, kiedy oddałam swoje życie Jezusowi, porzuciłam martwe uczynki, porzuciłam sakramenty, porzuciłam wszystko to, co robiłam, a co sprzeciwiało się dziełu krzyża. Kochani, nieważne, czy może tak jak ja, jesteś osobą religijną, czy też nie, czy w ogóle masz wywalone na religię, nieważne, w jakim jesteś miejscu, musisz pojednać się z Bogiem. Potrzebujesz Jezusa. Pustkę, którą masz, na pewno ją masz. Jeśli nie znasz Jezusa Chrystusa, na pewno ją masz. I niczym ją nie zamaskujesz. Żadną maską, bo kiedy zamkniesz się w domu, sam na sam ze sobą, to widzisz, jaki jesteś. Widzisz, czego ci brak. Widzisz, czego szukasz. Jest tylko jedna droga do nieba. Jest tylko jedna droga. Jest nią Jezus Chrystus. On jest nosikiem życia. On jest jedyną prawdą. I jeżeli dzisiaj szczerze przed sobą i Nim, przed Jezusem Chrystusem powiesz, że przepraszasz Go za to, że żyłeś bez Niego, że wierzysz, że On umarł za Ciebie osobiście, że On wstał z martwych, ustanowisz Go swoim Panem i Zbawicielem, będziesz zbawiony, będziesz zbawiony. Świadczę Ci o tym ja i moi przyjaciele. Spotkaliśmy się osobiście z Jezusem Chrystusem i jest to dostępne dla Ciebie. Jest to dostępne dla Ciebie, nie jest to dla wybranych. Też tak kiedyś myślałam. Zbawienie jest za darmo. Za darmo. Krew Jezusa została przelana. Krew Jezusa została przelana za Ciebie. Musisz w to uwierzyć. Prosta wiara. Masz ją w swoim sercu. Masz ją w swoim sercu. I dzisiaj może być Twój dzień zbawienia. Dzisiaj możesz pojednać się z Bogiem. Dzisiaj możesz narodzić się na nowo. To jedyna droga. A jeżeli chorujesz, jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, to przyjdź do nas. Będziemy się o Ciebie modlić. Poznałam Pana Panów i Króla Królów. W imieniu Jezus jest moc, jest siła, jest zdrowie, pełnia błogosławieństwa. Ja tego doświadczam każdego dnia. Mam szczęśliwe małżeństwo.
Nie choruje od 3 lat, odkąd znam Jezusa. Nie choruje. A jeżeli boli mnie głowa albo cokolwiek, to biorę na tym autorytet. To kładę swoje ręce na miejsce bólu i w imieniu Jezusa zgrabiam ten ból. I jestem zdrowa. Zdrowa. Nie ma we mnie lęku. Bo wiem, kto poniósł to wszystko na sobie. Jezus Chrystus. I możesz mieć też zwycięskie życie. Możesz mieć zwycięskie życie. Możesz mieć zwycięskie życie. Możesz żyć w szczęściu. Możesz żyć w zdrowiu. Możesz mieć szczęśliwe małżeństwo, szczęśliwe relacje. A przede wszystkim możesz mieć pokój z Bogiem, pewność zbawienia i relacje z Jezusem Chrystusem tutaj na ziemi. Jesteśmy tego świadkami. Jeżeli chcesz doświadczyć życia, jeżeli chcesz doświadczyć Bożej mocy, to przyjdź tutaj do nas. Amen.